Czy ktoś jeszcze bierze udział w sprawdzeniu obecności? Nie działa, tak? U pani Fiałkowskiej jest jakiś... Działa? Czy ktoś jeszcze jakiś ma techniczny problem z terminalami? 37 osób na razie, no zobaczymy. Zamykamy, 39 już jest lepiej. Zamykamy listę obecności. Proszę o wydruk. Nieobecny pan Fridiger, nieobecny pan Garda, nieobecny pan Hawranek. Nieobecny pan Woźniakiewicz, usprawiedliwiony. I tyle. Szanowni państwo, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Panią Chmurę proszę o nieprzeszkadzanie. Poczekamy. Szanowni państwo, otwieram 85. zwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam panie i panów radnych. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Serdecznie witam prezydentów, zastępców prezydenta miasta Krakowa, pana skarbnika i sekretarza. W imieniu radnych i własnym witam wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej sesji. Informuję państwa radnych, że stenogram i protokół z 81. sesji posiedzenia z 11 września jest do wglądu w Kancelarii Rady pokój 201. Czy do protokołu z 80. sesji, to jest posiedzenia 28 sierpnia, są uwagi? Jeżeli nie ma, protokół zostanie podpisany. Przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych państwa radnych, którzy zamierzają je zgłosić na dzisiejszej sesji oraz o obowiązku doręczenia przewodniczącemu te swoje interpelacje na piśmie zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu. Proszę państwa, informacje międzysesyjne. Informuję państwa radnych, że do przewodniczącego wpłynęły pisma. Po pierwsze, od ministra spraw wewnętrznych dotyczących rezolucji z 26 czerwca w sprawie wsparcia ministra spraw wewnętrznych dla działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Krakowie. Jednocześnie informuję, że w dniu jutrzejszym pan minister spraw wewnętrznych będzie w Krakowie, będzie tę sprawę omawiał i ciąg dalszy nastąpi. Od przewodniczącego Rady Miasta Poznania oraz od przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa dotyczące rezolucji z 11 września 2013 w sprawie bardzo pilnej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie upoważnienia gmin do samodzielnego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami bez konieczności składania nowych deklaracji. Szanowni państwo radni, przypominam, że 16 października 2013 roku o godzinie 12, czyli za tydzień, odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta zwołana dla wręczenia brązowych medali Krakowia Merenti Stanisławie Centkowskiej, profesor Jadwidze Romańskiej-Gabryś, profesorowi Stefanowi Dołusie. Informacja dotycząca skarg. Od ostatniej informacji na 83. sesji Rady Miasta z dnia 25 września wpłynęły 3 skargi. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, która zdecyduje o sposobie ich dalszego procedowania. Szanowni państwo, teraz w sprawie porządku obrad, zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 dla projektów, które będą dzisiaj rozpatrywane w trybie jednego czytania, wyznacza się termin zgłaszania autopoprawek do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji. Na dzisiejszej sesji dotyczy to następujących jednoczytaniowych projektów uchwał. Druk 1433, 1467, 1443, 1457, 1460, 1472, 1468. Informuję państwa radnych, że na podstawie paragrafu 34 ustęp 3 statutu pisemny wniosek co najmniej 1/10 z ustawowego składu Rady, to jest 5 radnych lub prezydenta, zawierający uzasadnienie złożone najpóźniej do końca dyskusji, Rada może zdecydować o rozpatrzeniu wyżej wymienionych projektów uchwał w trybie 2 czytań. Szanowni państwo, porządek obrad dzisiejszej sesji został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 30 września. Informuję państwa radnych, że w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał prezydenta według druku 1465, to jest wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ulicy Rynek Leparski 12 na rzecz najemcy pana Macieja Prejera zastosowaniem 70% bonifikaty. 1467, udzielenie dotacji dla gminy
gminy Lelów na usuwanie skutków powodzi. 1468. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków w stosownych działach. Druk 1469. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zwiększenia planu dochodów w działach 600 i 854 oraz innych. Druk numer 1470. Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 dotyczy zmian w planie wydatków dotyczących zadań priorytetowych dzielnic. Druk 1471. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zmniejszenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w stosownych działach oraz zmiana uchwały Rady Miasta z 19 grudnia 2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kraków. Czy prezydent, komisja lub grupa pięciu radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian do porządku obrad? Najpierw w imieniu prezydenta nie ma. Czy komisje mają jakieś wnioski? Nie ma. Grupa radnych. Pan radny Chwajoł, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, w imieniu grupy radnych chciałem prosić o wprowadzenie do porządku obrad rezolucję Rady Miasta Krakowa skierowaną do Ministra Kultury i Ministra Finansów Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie o utrzymanie w obrębie finansowania ze środków publicznych państwa polskiego funduszy o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Odpowiednia liczba podpisów, panie przewodniczący. Druk numer, przepraszam, tylko... Przepraszam, druk numer 1483R. 1483R. Dziękuję. Pan radny Jaśkowiec, bardzo proszę. Pan radny Fridiger obecny. Szanowni Państwo, w imieniu radnych klubu Platformy Obywatelskiej chciałbym złożyć wniosek o zdjęcie z porządku obrad druków 1449, 1448. To są nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych oraz określenie wzoru deklaracji. Oraz prosić Wysoką Radę o wprowadzenie druków 1480, 1479. To są uzgodnione z prezydentem miasta Krakowa druki obniżkowe, czyli obniżanie i oczywiście drugi druk dotyczący wzoru deklaracji. Prosić. Sekundkę, tylko muszę wpisać wybór metody 1479, wybór metody. Metody i 1480 w sprawie określenia deklaracji. To jest wprowadzenie. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę, przypomnę w takim układzie, że mamy po pierwsze wniosek grupy radnych przedstawiony przez pana radnego Chwajoła o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji według druku 1483R w sprawie utrzymania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Jest to rezolucja do ministra kultury i ministra finansów. To jest pierwszy wniosek. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o naciśnięcie stosownego guzika i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeszcze trzymamy. Wszyscy głosowali. Bardzo proszę o wynik. 36 za, 1 przeciw, brak wstrzymujących się, 1 nie brał udziału w głosowaniu. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Chce pani radny się dowiedzieć. Bardzo proszę o wydruk. No dziękuję. Tak rzeczywiście małe qui pro quo radny, który zgłaszał. Szanowni Państwo, tutaj po uzgodnieniu z wnioskodawcą w pierwszej kolejności będziemy głosowali wprowadzenie druku do porządku obrad, tych druków, które zgłaszał pan radny Jaśkowiec, a potem będziemy głosowali zdjęcie ze względu na, że tak powiem, to, żeby
no nie okazało się, że nie mamy żadnego druku. Więc przypomnę, mamy wniosek grupy radnych, Klubu Radnych Platformy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji i stosownych dalszych rzeczy. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za? O, musimy poczekać sekundkę. Wprowadzeniu do projektu uchwały, projektu uchwały według druku 1480 dotyczy określenia wzoru deklaracji. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę Państwa. Zaraz będziemy głosowali tamte druki do zdjęcia, ale najpierw wprowadzenie. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 25 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 nie biorąca udziału w głosowaniu. Stwierdzam, iż Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. I drugi druk 1470. Wydruk, bardzo proszę, oczywiście. Kolejny wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku 1479 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stosownych dalszych rzeczy. Taki jest tytuł tej uchwały formalnie. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Czy ktoś jeszcze głosuje? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 24 za, 0, tak, proszę wydruk, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Proszę wydruk. Teraz mamy dwa druki dotyczące zdjęcia. Druk numer 1449, zmiana uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji. Kto jest za wnioskiem w sprawie zdjęcia tego punktu do porządku obrad? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę Państwa, głosujemy zdjęcie. Bardzo proszę o udział. Panią dyrektor, proszę o nieprzeszkadzanie, bo będzie świnka i kara główna. Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 30 osób za zdjęciem, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada zdjęła ten punkt do porządku obrad. I druk 1448 w sprawie, to jest wniosek w sprawie zdjęcia zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody. Głos za, głos przeciw już był. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę głosu formalnego. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 29 za zdjęciem, brak przeciwnych, brak wstrzymujących, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Rada zdjęła ten punkt z porządku obrad. Szanowni Państwo, chciałbym, żebyśmy dzisiaj obradowali, tak zresztą uzgodniliśmy z przewodniczącymi prowadzącymi, że najpierw będą czytania, potem dopiero blok głosowań. Bardzo proszę pana przewodniczącego Pilcha o zastąpienie mnie.